Pierwszy dzień świąt, godziny wieczorne, ruch znikomy, a na drogowej trasie średnicowej na granicy Zabrze i Gliwic omal nie doszło do tragedii. Wszystko za sprawą jadącego pod prąd samochodu osobowego. Karolina Komada spotkała się ze świadkami tego drogowego zdarzenia, którzy do dziś próbują zrozumieć, co tak naprawdę się stało. To ujęcia z samochodowej kamery. O ile to nie film dla ludzi o mocnych nerwach, to na pewno przykład koszmaru, jaki pewnie śnił się niejednemu kierowcy. Co to było? On jechał pod prąd ten tak. Tyle, że w tym konkretnym przypadku wszystko zdarzyło się naprawdę. Momenty grozy przeżył 19-letni kierowca z Rudy Śląskiej. Cudem uniknął zderzenia czołowego tylko dlatego, że w ostatniej chwili usunął się z drogi nadjeżdżającemu pojazdowi. Moja taka początkowa reakcja to był po prostu szok, że ktoś jest w stanie jechać pod prąd na takiej drodze. Na szczęście zareagowałem w porę. Myślę, że uratowałem tutaj 3 życia, bo i kierowcę, który jechał pod prąd, i siebie, i pasażera, którego miałem na pokładzie. Kierowca tego Seata z prawego pasa jechał prawą stroną swojego pasa, więc miałem się gdzie zmieścić, bo gdyby nie to, to moja reakcja mogłaby tutaj nie wystarczyć, bo bym go nie przepchał po prostu. Do zdarzenia doszło 25 grudnia około godziny 20. Kierowca Opla Astry na wysokości wjazdu z ulicy Kujawskiej w Gliwicach jechał pod prąd w stronę Zabrza. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Policjanci obsłużyli to zdarzenie, zabezpieczono monitoring samochodów, które zarejestrowały nadjeżdżającego z naprzeciwko Opla. Zabezpieczono również monitoringi z terenu miasta. Trwają cały czas prace nad ustaleniem kierowcy, który kierował tym pojazdem, który stworzył tak naprawdę zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym. I doprowadził do kolizji prawidłowo jadących kierowców. Samochód Mateusza Biasa został uszkodzony. Ta sprawa swój finał znajdzie w sądzie.